Kościerzynie obchodzimy 5-lecie Młodzieżowej Rady Miasta. Przyjechały do nas delegacje z 16 miast i gmin z całego Pomorza. Jest z nami Malbork, jest z nami Karsin, jest z nami Kwidzyń. Są też inne miejscowości, też Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia. Bardzo się cieszymy, że możemy wszystkich tutaj dzisiaj gościć na kościerskim rynku. Za chwilę będziemy zwiedzać Stary Browar w Kościerzynie, będziemy zwiedzać Muzeum Ziemi Kościerskiej. Mamy też w holu kina przygotowane stoiska. O godzinie 16 uroczysta gala podziękowania dla tych wszystkich osób, które wspierały Młodzieżową Radę, dla radnych poprzedniej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, dla naszych sponsorów. Chcemy tym wszystkim ludziom podziękować. Będzie się działo, będą koncerty, będzie też oczywiście poczęstunek, będzie tort. Serdecznie zapraszamy. Witamy serdecznie w Kościerzynie, Dzierzgoń. Cześć. Witamy. Dzień dobry. Witam pani burmistrz, dzień dobry. Witam. A kogoś jeszcze nie ma? Dzierzgonia, Gdańska chyba. Gdynia jest. Cieszymy się, że jesteście z nami. Z tego co wiemy, to miało być z nami 16 rad i wiemy, że wszyscy dojechali. Podzielimy się na grupy. Pierwsza grupa pójdzie zwiedzać Kościerski Browar, druga grupa pójdzie zwiedzać Muzeum Ziemi Kościerskiej. Później się wymienimy i spotkamy się na holu kina, kina Remus, gdzie też będzie uroczysta gala, wystawki szkół. Też przygotowany mamy dla was poczęstunek. Orkiestra Dęta, jak nie we Wrocławiu, to gra na rynku w Kościerzynie, także też promują. Myślę, że dzięki dużemu zaangażowaniu i pewnie w waszych miastach, miejscowościach i radach, wy funkcjonujecie przy waszych dorosłych radach, w Kościerzynie Rada Młodzieżowa przy naszej Radzie i tylko wtedy, kiedy będziecie starać się dać jak najwięcej z siebie, współpracować, będzie to mogło naprawdę działać i przyniesie jakieś efekty. Cieszymy się bardzo, że tak liczna grupa młodzieży jest zaangażowana w działalność młodzieżowych rad w naszym regionie, w naszym województwie pomorskim i że tak licznie zechcieliście dzisiaj przyjechać tutaj do Kościerzyny. I z tego, z całego serca życzę wam, abyście na tej niwie społecznej, na tej małej ojczyźnie działali dla dobra mieszkańców, dla dobra swojej społeczności. Myślę, że dobrze się stało, że są młodzieżowe rady, bo problemy młodzieży czasami my jako dorośli nie dostrzegamy, a wy widzicie, co wam potrzeba i ten głos wasz dla nas będzie bardzo cenny. Tu w Kościerzynie od naszej młodzieżowej rady, ale również wasz głos w waszych lokalnych środowiskach, czy to w gminach, czy to w powiecie, czy to w województwie, bo przecież Gdynia jest bardzo blisko centrum województwa. Jeszcze raz gratuluję wam i życzę powodzenia na tej dalszej drodze, na tej drodze samorządowej, abyście też zajmowali miejsca przewodniczących rad, burmistrzów, starostów, marszałków, a może jeszcze dalej. Tego z całego serca wam życzę. Witamy was w starej średniowiecznej Kościerzynie. Tak, średniowiecznej, bo Kościerzyna uzyskała prawa miejskie już w 1398 roku. Ale zanim to się stało, otrzymała tak zwaną ziemię Pirsna od księcia Mieściwoja II w 1284 już roku. A że była panną, nie miała męża ani dzieci, więc nie miała komu zostawić tych ziem, no sprzedała. Takie były też tendencje w tamtym czasie. Sprzedała Kościerzynę w 1312 roku krzyżakom. Oni najpierw lokowali tutaj na prawie chełmińskim małą wieś w 1346 roku. Potem w 1398 roku właśnie ta wieś wchłonęła, jakby miasto wchłonęło, bo tak nadano prawa miejskie Kościerzynie.
również wtedy na prawie chełmińskim. No i tak Kościerzyna rozwijała się i rosła w sile, ale niestety, tak jak wiele pomorskich miast, przemarsze wojsk, wojny, bitwy doprowadziły do tego, że płonęła. Jak się rozejrzycie naokoło rynku, nie ma tu budowli średniowiecznych i nie zobaczymy takowych w Kościerzynie, ponieważ pożary zniszczyły wcześniejsze budowle. Kościerzyna ma się czym pochwalić. Ja nie będę długo mówiła, bo bardzo wiele o księżniczce Gertrudzie, córce Sambora, księcia Sambora II od Czesko-Lubiszewskiego, dowiecie się wszystkiego w ratuszu. Zobaczycie, jak wyglądała i oczywiście zapoznacie się z tą osobą. Bardzo była sympatyczna, mam nadzieję, chociaż tego nie wiemy dokładnie, prawda? Z tamtych okresów trudno się dowiedzieć czegokolwiek, ale też w Kościerzynie oprócz ratusza, tak jak już pan burmistrz wspominał, nie widzę pana burmistrza, można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. To tak de facto ostatni książę Pomorza Wschodniego zawiązał pewien pakt, układ. Z nich dłużej przeżyje, przejmie sąsiada po prostu dzielnicę kapliczną prowadząca dzisiaj do cmentarza. Natomiast kiedy powstało miasto, jeżeli odejmiemy 600 lat od 1998 roku, kto jest dobry z matematyki, to mamy rok. Kiedy to zacznie się ona rozwijać pod względem oświatowym, pod względem przemysłowym, stanie się ośrodkiem komunikacyjnym, 50 lat później stanie się węzłem kolejowym i to jest jak gdyby ten... Nie stosuje się zwykłego jęczmienia, tylko słód, ponieważ jęczmień, zboże zawiera białko, skrobie, ale nie zawiera cukrów prostych. Natomiast do czego potrzebne są cukry? Po to, żeby w trakcie właśnie ważenia przekształcić roztwór, brzeczkę w alkohol. Dzięki właśnie cukrom w piwie powstaje cukr. Tak, cukier i drożdże są. To dwa czynniki, dzięki którym w piwie powstaje alkohol. Okay. I coś jeszcze. To dwa składniki mamy. Tak. Wodę, słód i trzeci składnik. Dokładnie tak. Chmiel. Chmiel. Może być tak. Stosuje się chmiele jak w krzyżkach, ale też chmiel tak jakby... Własną fermentownię, własną leżakownię, rozlewnię, ale nie tylko, również magazyny lodu. Zakład bednarski praktycznie był samowystarczalny. Mają doskonałą jakość, ale tylko te z browarów takich rzemieślniczych. Ponieważ proces właśnie leżakowania można całkowicie kontrolować przez obniżanie temperatury. Bardzo podobnie. Do czego był komin w słodowni? Między innymi właśnie głównie po to, żeby ten nawilgocony jęczmień mógł, żeby ta wilgoć mogła... Tak. Mogła opuścić to pomieszczenie, dlatego właśnie tym kominem wychodziła na zewnątrz. Wyjdziemy za chwilę na górę. Jest to praktycznie jedyny, znaczy prawie, tak, jeszcze jest 13. Natomiast co ciekawe, tego nie powiedziałem, powiem coś, czego nie powiedziałem na dole, w browarze. Browar ważył piwo aż do 1947 roku. Piwo ważone było nawet w czasie wojny, aczkolwiek trochę w zmniejszonych ilościach, ponieważ zboże było potrzebne dla armii, no niestety głównie dla armii niemieckiej. Ale piwo, armia piwem też na pewno nie gardziła. No, też nie gardziła, ale niestety tego. Słodu było mniej i dużo mniej w czasie wojny browar kościerski ważył piwa. Natomiast w 1947 roku browar zaprzestał ważenia piwa. Działalność browaru
polegała tylko na produkcji słodu dla innych browarów z całej północnej Polski. A czemu tak się stało? Co się stało? Mianowicie Rosjanie zapakowali wszystkie urządzenia, całą warzelnię na pociąg i wywieźli w kierunku wschodnim. Nie odzyskaliście tego. I tego nigdy browar kościerski nie odzyskał. Ostatnio mieliśmy tak, grupę właśnie z Rosji. Nasza pani przewodnik właśnie spytała, czy coś wiedzą na ten temat, czy przynajmniej z tych urządzeń powstał browar. Oni mówią, nie, u nas tylko w zasadzie Bimber browary nie powstają i na pewno te urządzenia zostały wykorzystane do czegoś. Nasze szkoły przygotowały szkoły kościerskie stanowiska, mianowicie każda szkoła przedstawia swoje umiejętności i potencjały uczniów. Każda szkoła wyróżnia się czymś szczególnym. Jest właśnie taka okazja, miejsce, gdzie wszystkie szkoły mogą się spotkać i pokazać swoje umiejętności, potencjały, że szkoła to nie tylko nauka, ale także dobra zabawa poprzez rozwijanie swoich umiejętności, talentów, potencjałów. Reprezentuję w Młodzieżowej Radzie Miasta szkołę, prywatne gimnazjum Montessori. Na naszym stoisku, dlatego że mamy wielu sportowców, zaprezentowaliśmy między innymi nagrody bokserskie, jak i pływackie oraz dyplomy i nagrody za udział w konkursach muzycznych. Mamy stanowisko z zespołu szkół szkolno-przedszkolnych numer 3 w Kościerzynie. Przedstawiamy różnorodność naszej szkoły i nasze bogate archiwum uczniów, które się oznacza artystycznym wdziękiem oraz różnymi zainteresowaniami, które doszły na wysoki szczebel wojewódzki, powiatowy i inne. Przedstawiamy kronikę szkolną, kronikę klubu zwierząt i szkolną kasę oszczędności. Przedstawiamy powiatowy zespół szkół numer 2. Przedstawiamy wszystkie nasze kierunki, których można uczyć się w szkole. I przedstawiamy maszynę, która służy do tego, że chłopacy zaprogramowali ją tak, że rozłącza i załącza dwa styki metalowe łącznie do siebie. Na dzisiejszym spotkaniu Rady Młodzieżowej Rady Miasta chcieliśmy zaprezentować powiatowy zespół szkół numer 3 w Kościerzynie, popularnie zwany Drzewną. Widzimy tutaj dziewczyny, które wykonują paznokcie. Jest to w ramach różnych warsztatów, które organizujemy w szkole oraz mamy też technika fryzjerskie, mamy szkoły wielozawodowe, widać tutaj fryzjerki, widać puchary, jak można zobaczyć. Prezentujemy powiatowy zespół szkół numer 1 w Kościerzynie, ekonomik. Jesteśmy ratownikami. Mamy także inne kierunki jak technik ekonomista, spedytor, logistyk oraz wiele innych. Przyszliśmy tutaj, żeby zaprezentować naszą szkołę na tle innych szkół w Kościerzynie. Zachęcamy tutaj do wyboru naszej szkoły jako szkoły ponadgimnazjalnej. Pokazujemy tu historię naszych starszych kolegów i koleżanek. Pokazujemy, co robimy w naszej szkole i jak aktywnie spędzamy czas. Warto przychodzić do naszej szkoły, do Ogólniaka, bo tutaj są najlepsi ludzie, najlepsi nauczyciele. No i to chyba tyle. My jesteśmy ze szkoły numer 1 w Kościerzynie i my tutaj mamy różne nagrody, które osiągnęliśmy w sporcie. Mamy bardzo dużo osiągnięć i szczególnie w piłce ręcznej, a również mamy w siatkówce dużo osiągnięć i chyba widać po wszystkich pucharach. Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych na 5. urodzinach Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna. Witamy burmistrza miasta Kościerzyna Michała Majewskiego. Przewodniczącą Rady Miasta Kościerzyna Teresę Price oraz radnych Rady Miasta Kościerzyna. Witamy przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta w Kościerzynie Mateusza Wódkowskiego. Witamy asystenta burmistrza miasta Kościerzyna Jacka Kunkol.
Witamy przewodniczącego Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego Jana Derę. Witamy wójtów i burmistrzów, witamy opiekunów młodzieżowych rad z całego województwa oraz witamy młodzieżowych radnych. Witamy dyrektorów szkół i opiekunów samorządów szkolnych. Oraz witamy uczniów. Przed Państwem w tym momencie wystąpi chór z Ogólniaka. We are marching in the light of God. We are marching in the
Nie wiem, jak oni to robią, tyle razy ich słuchałem, a zawsze mnie zaskakują, naprawdę. Także wielkie brawa jeszcze raz dla nich. Bardzo się cieszę, że tyle z was przyjechało. Wiecie, jak to jest przy organizacji takich imprez. No, nie zawsze wszyscy są, wy jednak przybyliście, z czego jestem bardzo zadowolony, bardzo się cieszę. 5 lat od pierwszej sesji. Pierwszej sesji, która odbyła się 12 kwietnia. Nie liczymy od jakby powołania Młodzieżowej Rady Miasta, tylko właśnie od pierwszej sesji stwierdziliśmy, że to jest bardziej wymierne. I tak. Radni, którzy byliście, to dzięki wam tutaj jesteśmy. No, nie byłoby 5 lat bez poprzednich 4. To jest naturalne, to jest coś wiadome. Dlatego chciałbym wam bardzo podziękować, bo właśnie dzisiaj są nasze urodzinki, 5-latek. Naprawdę, jeżeli mamy jakikolwiek problem, możemy bez problemu kierować się do poprzednich radnych z poprzednich kadencji. Oni zawsze służą pomocą. Z tego miejsca jeszcze raz wam za to bardzo dziękuję, bo to jest jednak ważne, że te poprzednie doświadczenia, no wiadomo, gorsze rzeczy i te lepsze rzeczy, które mieliście, bo też porażki przede wszystkim uczą. Jak coś się uda, to fajnie, a jak coś się nie uda, to jeszcze lepiej, bo wtedy się nauczymy, jak coś robić. To jest ważne. Dlatego takie akcje jak Team Beat, takie akcje jak sekcja siatkówki w Kozirze, to co cały czas działa, to funkcjonuje przez 5 lat, to jest świetne, że przez te 5 lat są takie eventy, które powstały właśnie dawno temu, no 5 lat może nie tak dawno, prawda? Ale jednak jakiś czas temu, że one nadal działają w naszym mieście, że one nadal są i to jest świetne, to jest super. Dziękujemy za te akcje. Komu jeszcze chciałem podziękować? Chciałem podziękować radnym bieżącej kadencji za to, że są. Dziękuję bardzo panu Jacku Konkolowi, który właściwie ciągle jest przy nas, możemy na niego liczyć. Zawsze nam pomaga i to jest świetne. Myślę, że gdyby nie pan Jacek, to nic byśmy jeszcze tutaj nie zrobili. Dlatego serdecznie dziękuję. Za to też dziękuję pani Teresie, przewodniczącej Rady Kościerzyna i wszystkim radnym z Kościerzyny, że są, że możemy liczyć na ich pomoc, że udostępniają nam salę, że zawsze, kiedy jest jakaś potrzeba, możemy się zgłosić, zawsze są nam chętni pomóc. Na to też bardzo dziękujemy. Przepraszam, że tak dużo dziękuję, ale jest za co, dlatego na tym się tak bardzo skupiłem. Bardzo się cieszymy, że tyle rannych z województwa chciało do nas przyjechać, że opiekunowie z wami przyjechali, a także włodarze waszych miast, to jest niesamowite. No, wydaje mi się, że burmistrz ma masę ważnych obowiązków, a za to, że tutaj jesteście, pokazujecie, że dla was nasze działania mają sens, że wy w nas widzicie przyszłość. Za to też dziękujemy. Dzięki. Też bardzo dziękuję właśnie młodzieżowym radnym województwa pomorskiego, że mi się po prostu chciało. Bo nie ukrywajmy, nieobecności w szkołach przykładowo, to trzeba nadrabiać. To nie jest coś, co się samo uzupełni. Za to, że chcą poświęcić dzień w szkole, żeby pojechać do takiej pięknej miejscowości jak Kościerzyna. Myślę, że działania młodych to jest potrzebne z tego względu, żebyście wy mieli możliwość oddać swój głos do rad stałych, Rady Miasta, czy gminy, czy powiatu, czy w województwie pomorskim. Dlatego, że nie zawsze wszyscy radni, rady stałe przy samorządach wiedzą, jakie są bolączki młodych ludzi i myślę, że tutaj możecie nawzajem wymieniać swoje poglądy, nawzajem uczyć się, bo tak jak tutaj już zaznaczył przewodniczący Młodzieżowej Rady, że rzeczywiście pamiętamy, kiedy to sprzed 5 lat raczkowaliście, bo po raz pierwszy ta Rada Młodzieżowa Miasta Kościerzyny została powołana. I myślę, że dobrze się stało, bo mieliście akurat szczęście do opiekunów tych rad, bo poprzednia opiekunka, pani dyrektor Alicja Kirsztejn prowadziła i jakby przetarła te szklaki z tymi młodymi ludźmi, którzy już drugą kadencję również zasiadają w Młodzieżowej Radzie Miasta. Cieszę się bardzo, że opiekunowie wasi, nauczyciele, dyrekcje, bo jako nauczyciel wiem, ile to kosztuje też również wyzwania, bo przecież no, czasami spotykacie się w ramach swoich godzin lekcyjnych i trzeba podwójnie nadrobić stracony czas, zdobyć tą wiedzę, której nie mieliście okazji poznać na waszych lekcjach.
Z całego serca życzę Wam powodzenia i szerokiej drogi. Dziękuję. Martin mówił dużo o historii Młodzieżowej Rady Miasta w Kościerzynie. Ja powiem tylko dwa słowa dziękuję. Pierwsze słowo dziękuję dla młodzieżowych radnych za przygotowanie tej imprezy. Nie tylko tej imprezy tutaj, ale przede wszystkim tego całego wydarzenia, czyli związanego z zwiedzaniem rowerów, związanego z zwiedzaniem muzeum, że stanęli na wysokości zadania i za to dla nich wielkie słowo dziękuję. Dziękuję też dla Was, że przyjechaliście do Kościerzyny. Przede wszystkim za to, że jesteście z nami i mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie takim początkiem naszej współpracy tych rad z województwa pomorskiego, zarówno tych, które są dzisiaj tutaj na sali, jakże tych, których tutaj nie ma. Mamy nadzieję, że zrobimy naprawdę coś wielkiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy przewodniczącego Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Chciałem Państwu dużo poopowiadać, ale niestety nasz przewodniczący opowiedział już praktycznie wszystko za mnie. Ja się tylko cieszę, że przyjechało do nas 16 rad z całego województwa. Co prawda nie wszystkie te rady są w Młodzieżowej Radzie Województwa Pomorskiego, ale liczę na to, że w niedługiej przyszłości dołączą do nas. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że oprócz 16 rad miejskich bądź gminnych przyjechała jeszcze jedna delegacja, mianowicie delegacja Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Są to 3 osoby, które przyjechały właśnie jako osoby przedstawiające się dzisiaj mianem Wojewódzkiej Rady, Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Przepraszam bardzo. Jestem szczęśliwy, że bezpośrednio po wyborze, praktycznie tydzień po, mogę Was przyjąć na ziemi kościerskiej, z której się wywodzę. Mam nadzieję, że to jest jakiś dobry zwiastun kolejnych 2 lat miłej i owocnej kadencji i współpracy z Wami. Jako że to jest impreza miejska, nie będę zajmował więcej czasu. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz na scenę Martę Ochrą. Przyjdzie wiosna, będzie dla nic nie jest na pewno, a jednak na pewno nigdy nie jestem całkiem sam. Nie wiem, z dachu starych ran. Przyjdzie wiosna, będzie dla nic nie jest na pewno, a jednak na pewno nigdy nie jestem. Michała Majewskiego, burmistrza miasta Kościerzyna. Panią Teresę Price, przewodniczącą Rady Miasta Kościerzyna. Zapraszamy pana Jana Dytrycha, dyrektora Kościerskiego Domu Kultury. Zapraszamy pana Krzysztofa Jeżdżewskiego, dyrektora Muzeum Ziemi Kościerskiej. Zapraszamy
pana Roberta Fenika, dyrektora i prezesa KOS-EKO. Zapraszamy panią Jolantę Sutor, zastępcę dyrektora Kościerskiego Domu Kultury. Zapraszamy Alinę Bajączak. Dominikę Kowalkę. Zapraszamy Oskara Kreft. Zapraszamy Natalię Muchowską. Pani Alicja Kirstyn była opiekunką Młodzieżowej Rady Miasta przed panem Jackiem. Chcemy jej w ten sposób wyrazić najszczersze podziękowania za prowadzenie poprzednich kadencji. Dzięki grupie zapaleńców dzisiaj możecie świętować pięciolecie. I tym osobom, opiekunom samorządów szkolnych, samorządowcom szkolnym serdecznie dziękuję. Bo bez was tak naprawdę ponad 3000 osób nie przyszłoby na pierwsze w historii Kościerzyny głosowanie, kiedy w szkołach wybieraliście swoich przedstawicieli. Było potem kolejne głosowanie po kilku latach, trochę już zmodyfikowane, bo stwierdziliśmy, że niekoniecznie regulamin jest najlepszy. Potem następne, w wyniku którego jesteście dzisiaj tutaj razem ze swoimi kolegami. Życzę wam fantastycznych koncertów, które zorganizujecie, bo ta poprzednia rada pokazała, że można, że kościelska młodzież może się pokazać z tej chyba najfajniejszej strony, kiedy po prostu robi sama dla siebie wiele rzeczy. I taką inicjatywę też Młodzieżowa Rada pierwszej kadencji podjęła, Młodzi dla Młodych. I życzę, żebyście wy w innych miastach, w województwie mogli to realizować. I życzę wam, żeby te kolejne lata były okresem wielkich sukcesów, a przede wszystkim działalność w Młodzieżowej Radzie niechaj będzie dla was ogromną radością. Także i dla waszych opiekunów, bo ja sama wiem, jak bardzo dużo obowiązków spada na opiekuna, abyście wy mogli wspaniale się cieszyć zabawą. I dziękuję wszystkim. Życzę pani, panu Jacku wszystkiego dobrego i wam szczęścia. Dziękuję. Sprawdzić, to jest taka zatrzaskowa. Zamknąć, otworzyć, zamknąć. Tak, tak samo. No to co, zaczynamy? Raz. Aha, zapomniałem. Będziemy tak liczyli. Raz, dwa, trzy, cztery, aż do 60. Czyli do jednej minuty. Zaczynamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Stop, stop, stop. Troszeczkę za mało. Proszę sprawdzić. Proszę państwa, jest bardzo ciężko się uwolnić z tych kajdan, naprawdę. Tak samo sprawdzić mocno. To co? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Stop, stop, stop. Mógłby się tak troszeczkę przesunąć, bo tam nie wrzą. Dwa, trzy, cztery, pięć. O, jedna ręka uwolniona. Może teraz jedną ręką da się uwolnić. Raz, dwa, trzy. Brawo dla panów.
się na rytmie czują. A w chwili obecnej chciałbym zaprosić pana Jacka Konkola, który powiedział mi, że jakąś niespodziankę ma. Ja nie wiem, o co chodzi do końca. Może coś ja dostanę. Nazywa się Mateusz Borczyk. Ja bym bardzo chętnie poprosił tutaj pana Mateusza i całą Młodzieżową Radę Miasta Gdyni. Ci, którzy dzisiaj byli w Starym Browarze Kościerzyna, mieli już okazję przed tym tego występu zobaczyć. Zanim zapowiem naszego cudownego kolegę, chcielibyśmy bardzo podziękować i w sumie pogratulować. Po pierwsze chcielibyśmy zaprosić przewodniczącego Młodzieżowej Rady Kościerzyny. Tutaj. Na ręce podziękowania złożyć. I również... Ten wolno myślący, jak to się mówi. I zapraszamy jeszcze pana burmistrza. Jako cała Gdynia, zarówno jako Młodzieżowa Rada i zarówno już w imieniu Dużej Rady, chcielibyśmy bardzo pogratulować. I ty, Mateusz. I bardzo chcielibyśmy złożyć zarówno gratulacje, jak i drobny podarek od nas. Więc tutaj składam tego pana. Dzięki bardzo. Dzięki Marty. Jak to na samochodach pisze w Gdyni? Jak to na samochodach w Gdyni pisze? Gieda. Nie, Gieda, ale jest znaczek Gdyni, Terenie, miasto Gdynia? Nasze miasto. Nasze miasto. A w Kościerzynie jest warto tu bywać. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Więc teraz chcielibyśmy zaprosić do drobnego występu naszego radnego, z którego jesteśmy bardzo dumni i się nim chwalimy. Jest to Mateusz Burczyk. Serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za społeczne zaangażowanie młodych radnych w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego. Wszystkim byłym i obecnym członkom Młodzieżowej Rady życzymy dalszych sukcesów, perspektywy rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzymy kolejnych, wypełnionych sukcesami jubileuszy. Wow, wymówiłam to. Sukces. Obchodzonych w tak miłej atmosferze oraz wytrwałości w działaniu na rzecz... Przepraszam. Język mi się połącza. Rzecz młodzieży. Dziękujemy. I gratulujemy. Z okazji pięciolecia Młodzieżowej Rady Gminy Miasta w Kościerzynie w imieniu samorządu gminy Chmielnie proszę przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za znaczący wpływ i zaangażowanie młodzieży w życie społeczne oraz podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej. Życzymy nieustannego zapału w realizacji zamierzeń oraz wszelkich planów. Serdecznie gratulujemy. Wszystkiego najlepszego z okazji waszego pięciolecia. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą bardzo owocne. Nie będziecie mieli żadnych problemów na drodze do realizacji swoich planów, które macie związane z Młodzieżową Radą Kościerzyna.
My tak skromnie, ale od serca. Wszystkiego najlepszego. Tak, w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka oraz całego miasta chcielibyśmy Wam złożyć najlepsze życzenia z okazji Waszego jubileuszu. Mimo że nasi włodarze poza naszym radnym nie mogli być dzisiaj obecni, wspierają Was, wspierają nas i liczymy na dalszą współpracę. I mamy tutaj też również drobne upominki dla Pana opiekuna i dla Pana burmistrza, jeżeli jeszcze jest obecny. To Młodzieżowa Rada Miasta Czmigowa. Młodzieżowa Rada Miasta Człuchowa w tym wyjątkowym dniu życzy Wam kolejnych równie owocnych lat pracy na niwie budowania kapitału społecznego na rzecz wspólnoty lokalnej. W imieniu prezydenta miasta Słupsk Roberta Biedronia oraz przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Słupska Agaty Świadkowicz pozwolę sobie przeczytać krótki list. Z okazji jubileuszu 5-lecia działalności Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna składam serdeczne gratulacje. Niezwykle cieszy fakt, że młodzi ludzie biorą aktywny udział w życiu publicznym i społecznym, wyrażają chęć posiadania realnego wpływu na działania władz miasta dotyczące polityki młodzieżowej oraz upowszechniają ideę samorządności wśród swoich rówieśników. Pełnienie zaszczytnej funkcji przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta to ważna i odpowiedzialna praca, wymagająca dużego zaangażowania. Życzę więc wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych zadań oraz wyzwań. Życzę również satysfakcji z podejmowanych działań oraz wielu sukcesów. I Młodzieżowa Rada Miasta Słupska przygotowała również moje upominki. Są to książki dla szkół podstawowych oraz gimnazjów w Kościerzynie, które zasilą biblioteki. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy przedstawicielami Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego i jesteśmy pod mega wrażeniem imprezy, na którą zostaliśmy zaproszeni. Wszystko przebiegło sprawnie oraz naprawdę wielkość i ogrom atrakcji wywarła na nas ogromne wrażenie. I chcę Wam bardzo podziękować, że zaprosiliście nas na to wydarzenie i jesteśmy z Wami i chcemy Wam powiedzieć, że wspieramy Was. I jak najbardziej widzę Was jako Rada Miasta i jako ludzi dla młodych, czyli dla nas. Dzięki wielkie. Jeszcze ja coś dopowiem. Chciałbym bardzo zaprosić Was wszystkich za półtora roku, dokładnie w listopadzie, na jubileusz 10-lecia naszej Rady. I co jeszcze tutaj? I tutaj chciałbym wręczyć ten taki skromny prezent w ręce pana przewodniczącego. Nie trzeba pana. Starowa! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To tak, szanowna jubilatko, Młodzieżowa Rado Miasta Kościerzyna. W imieniu
tej dorosłej i młodzieżowej rady składamy wam najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za to, że nas odwiedziliście. Ja tylko może przypomnę, że Dzierzgoń to piękne miasteczko leżące na Powiślu między Malborkiem a Iławą. Młodzieżowa Rada już wie, ponieważ nas odwiedziła. Życzymy wam wielu sukcesów, pomysłów i spełnienia wszelkich marzeń. My działamy już 16 lat w małym miasteczku, więc warto. Jesteśmy bardzo dumni z młodzieży tej, która teraz pełni rolę Rady, Młodzieżowej Rady Miasta Dzierzgonia, ale i tych, którzy zaczynali. W Młodzieży Siła słuchamy młodzież, realizujemy ich pragnienia i marzenia i chcemy, żebyście po prostu byli razem z nami, ponieważ już niedługo nas zastąpicie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A tu właśnie to też pomysł Młodzieżowej Rady. Był ogłoszony konkurs na wykonanie pieczęci. Naszą patronką jest Święta Katarzyna. Została właśnie wykonana pieczęć. Były najpierw prace plastyczne i wszystkie nasze pamiątki teraz właśnie pieczętujemy pieczęcią wykonaną przez Młodzieżową Radę Dzierzgonia. Także jesteśmy z nich bardzo dumni i wam życzymy wszystkiego dobrego i to na pamiątkę. Szanowni Państwo, Marek Harzewski, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta w Malborku. Nie uwierzyliście, widzę. To jest smutne. Mam nadzieję, że Adrian weźmie nas tutaj z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta i może swoimi czarami zamieni nas, że ja będę przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta. Tak. 40 lat kując i by się udało. Szanowni Państwo, chciałem w imieniu właśnie Młodzieżowej Rady Miasta Malborka i tej dorosłej rady pogratulować tego wspaniałego jubileuszu, pięciolecia. Oczywiście każdy jubileusz to szansa, żeby podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do utworzenia tej rady, wszystkim tym, którzy, tak jak pan przewodniczący był łaskaw powiedzieć, przez te 2,5 kadencji tworzyli oblicze tej rady. Tych, którzy ją tworzyli z ramienia opiekunów, tych, którzy wpadli na pomysł, żeby ją stworzyć, to okazja do gratulacji i podziękowań. Ale to również okazja do tego, żeby złożyć życzenia na dalsze lata. Mam nadzieję, że imprez i wspaniałych wydarzeń, które będziecie organizować, nie zabraknie, ale życzę również wam i tej dorosłej Radzie Miasta Kościerzyna, żebyście byli również swego rodzaju sumieniem tej dorosłej rady, żebyście byli również pomysłodawcami, recenzentami, bo ja sam ze swojego życia burmistrza wiem, że po bycie na kolejnych posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miasta Malborka jest wiele pomysłów trafia do tej dorosłej rady, wiele pomysłów, które dorosła rada wydaje się, że są dla młodzieży najlepsze. Młodzieżowa Rada mówi, to dla nas nie jest rozwiązanie, które byśmy chcieli w mieście widzieć. Więc życzę, żeby Młodzieżowa Rada Miasta w Kościerzynie była również swego rodzaju recenzentem i pomocnikiem dla dorosłej rady miasta. Wiem, że mam kończyć. My przywieźliśmy dla pięciolatka cukierki. Ja wiem, że z punktu widzenia pedagogicznego i dietetycznego nie jest to najlepsze, ale powiem szczerze, zanim je tu przywieźliśmy, usunęliśmy kalorie. Adrian nam pomagał, więc są to słodycze bez kalorii. Wszystkiego dobrego dla wszystkich rad młodzieżowych. Ania, chciałem tak teraz normalnie, formalnie bardzo wszystkim podziękować. No nie spodziewaliśmy się chyba wszyscy tutaj, że aż tyle dostaniemy upominków. Nie wiem, co z tym zrobić. Na pewno słodycze zjemy. A co zresztą, to nie wiem, czy będziemy jeść. To się jeszcze zobaczy. Dziękuję bardzo i zajmuję więcej czasu. A teraz zapraszamy na występ naszego zespołu Love Sings z zespołu szkół publicznych numer 2 w Kościerzynie. Crying on my own while I ain't, and I didn't wanna.
anymore thinking I still care a ton, but you still hit my phone up. And maybe I'll be moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm in bed sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. It's told me that you hated my friends. The only problem was with you and nothing. And every time you told me my opinion was wrong, you tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and maybe I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm in bed sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. You made me feel small. I fell in love, now I fear nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break through my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Dobrze. Dziękujemy bardzo zespołowi Love Sing. Teraz mam takie ogłoszenie. Mogę powiedzieć, że oficjalna część się właśnie w tym momencie skończyła. Ale jak to urodziny? Nie ma urodzinek bez tortu. W restauracji Kościerzanka mamy poczęstunek i 15-kilogramowy tort. Chyba dla każdego starczy. Mam taką nadzieję. W każdym bądź razie zapraszamy tam wszystkich gości. Tam się spotkamy. Nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. Tak to z nami nie zesłowę, tak to słowem zaśnie. Tak to z nami nie zesłowę, tak to słowem zaśnie. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Smacznego! Kościerzyna! 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 Kościerzyna!
Polecamy kościerską wodę. Shoot across the sky.